Wiele rzeczy w swym życiu pragnąłem. Być bogaty, mieć szczęście i dom. Lecz w pragnieniach o jednym zapomniałem, że to wszystko może dać tylko On. To Jezus, to Jezus, Zbawca i Bóg. To Jezus, to Jezus, mój Pan i Król. Wiele rzeczy złych w życiu czyniłem, nie wiedziałem, gdzie tkwi mój błąd. I znów w ciemnej celi marzyłem, być bogaty, mieć szczęście i dom. To Jezus, to Jezus, Zbawca i Bóg. To Jezus, to Jezus, mój Pan i Król. Nic nie dały mi lata siedzenia, ludzkie sądy nie wskórały nic. I ja sam też myślałem o sobie, że do końca tak właśnie musi być. To Jezus, to Jezus, Zbawca i Bóg. To Jezus, to Jezus, mój Pan i Król. I nadszedł wreszcie dzień wolności, wolności, który daje Bóg. To Jezus ukochany w swej miłości dał mi rękę, bym za Niego żyć mógł. To Jezus, to Jezus, Zbawca i Bóg. To Jezus, to Jezus, mój Pan i Król. Boga jestem bogaty, przyjacielu, szczęście mam, bo ze mną mój Bóg. Dom mam też, to górne Jeruzalem, by przez wieczność przebywać z Nim mógł. Dał to Jezus, mój Jezus, Zbawca i Bóg. Dał to Jezus, mój Jezus, mój Pan i Król. Dał to Jezus, mój Jezus, Zbawca i Bóg. Dał to Jezus, mój Jezus, mój Pan i Król. Wszystko, co mam, to dał Pan Jezus. Jemu chcę oddawać chwałę. Bez Niego to naprawdę nie stalibyśmy na tym miejscu. Pewnie bym był przez konkurencję narkotykową zakopany gdzieś, wiecie, jak to nieraz mówią w gazecie, wykopali go, kopali fundament i wykopali go. I być może tam bym skończył. Ale mój Jezus miał inny plan. Miał plan wyrwać takiego kogoś jak ja. Postawić, oczyścić i posłać do takich, którzy się źle mają. Do takich samych, wiecie. Tutaj w pewnej pieśni było, powiedz bracie. I może ktoś zrozumiał, że to jakiś brat się tam pogubił. Są i tacy bracia, co się pogubili, ale wiecie, my jak żeśmy funkcjonowali, wiecie, w tym środowisku, to tak jak tu Darek powiedział, musieliśmy sobie to jakoś obtłumaczać i myśmy się nazywali braćmi. A bracie, nie, jak to w knajpie, nie, bracie, takie, tam najlepsi są i wiecie, i najlepsi małżonkowie, najlepsi mechanicy w knajpie są, wszyscy są najlepsi. Tylko patrzysz, jak te ich żony tam płaczą i wołają za nimi, kiedy oni przyjdą w końcu do domu i wezmą się za życie. Ale oni są bracia i tacy, czasami do nich trzeba powiedzieć, powiedz bracie, no powiedz bracie, ile lat jeszcze będziesz się staczał, ile lat jeszcze będziesz wybierał ten syf. Czy nie zbrzydło ci już to? Nam zbrzydło i zawołaliśmy do tego, który może uleczyć, ale ktoś musiał przyjść, bracia i siostry, przyjść poświęcić swój czas, przyjść poświęcić czasami swoje życie małżeńskie, czasami tak jest, to jest ciężar służby. I pomnożyć ten talent, który otrzymał od Pana. To są te talenty, bracia, siostry. Przyjdzie Pan i powie, sługo zły, zakopałeś talent, wziąłeś swoje zbawienie, schowałeś do kieszeni. I wiecie co? Można by było tak żyć, można by było sobie ułożyć życie. Pan Bóg
przecież błogosławi, mnie wyciągnął. Ale co z tymi ludźmi? Kto im powie? Bracia, siostry, każdy z nas jest powołany, nie tylko my. Ja podziwiam naprawdę Gienię, która w świadectwie Andrzeja jest nazywana rycerzem w spódnicy. Ona, wiecie, jak komara chce zabić, to się zastanawia, czy teraz, czy może mu dać jeszcze darować. A ona pokochała więźniów, kiedy się nawróciła, kiedy Pan Bóg kazał jej łaskę. Ona zobaczyła pracujących więźniów, wiecie, tam przy robotach. Niech robią. I dobrze, że robią. Przynajmniej o głupotach nie myślą. Ale ona popatrzyła z taką miłością na nich, jak Pan Jezus patrzy na nas wszystkich. I chciała im zanieść tą miłość, którą ona otrzymała od Pana. Chciała im zanieść to, co ona ma w sercu. Chciała im pokazać, że są kochani przez kogoś, kto ich nie będzie oceniał, kto ich przyjmie, przygarnie i naprawi. Tego nam życzę, żebyśmy tą miłością żyli. Nie tym, że my musimy coś dla Pana Boga zrobić. Tylko żebyśmy zobaczyli, jak Pan Jezus nas ukochał. I On pragnie, abyśmy my tą miłość rozlewali na innych. Na dzieci, na współmałżonków. Na tych, którzy się pogubili, na sąsiadów. Wiecie, dzisiaj wierzący to mają takie dylematy. Ile karat złoto będzie miało tam, nie? Czy przed, czy po pochwyceniu, zbawienie. I tak się spierają, kłócą, przestawiają. Czasami się nie odzywają po rok czasu do siebie. A sąsiad ich ginie i nigdy nie usłyszał o tym, że jest zbawienie w Chrystusie. Pomyślmy o tych talentach. O tym, który Pan Bóg nam dał. Bo tak jesteśmy cenni. Abyśmy je pomnażali. Aby kiedy przyjdzie Pan z radością powiedzieć: Panie, mam dla Ciebie 5, a nawet 10 talentów. Pomnożyłem to, co mi dałeś. Ponieważ wysłałeś mnie, abym siał. Ty tam nie siałeś, ale ja poszedłem siać. Żebyś miał co zebrać. Z radością, żebym mógł pokazać. Popatrz, Panie, jakie owoce.